Sponsorem filmu jest firma Dr. Lecter. Dr. Lecter. Jedz z głową. Cześć was, bardzo serdecznie z tej strony Daxibon i dzisiaj kontynuujemy sobie nasz poradnik gry w Undercards Questów. Aktualnie nie robię, ponieważ skupimy się... No może jeszcze spróbujemy szczęścia. Jakbym już nie robił tego wystarczająco dużo, jak w poprzednich odcinkach grałem z scepterami. Ale teraz mamy do otwarcia 95 paczek. Jedziemy. Zobaczymy, czy będzie coś ciekawego, coś błyszczącego, coś... Detka, Frisk, Omega, jakieś błyszczące karty. Na pewno żadną nie pogardzę. Tutaj już Kwiatuś się pojawia. Coś ciekawego jeszcze tutaj nie, tu nie, tu nie. Mamy legendę! Ade! Po raz kolejny. Ale czy będzie pieczątka w postaci jakiegoś Friska? Był Dancerz Metaton. Była Alfyska. Tutaj czerwony. Jeszcze lodziarz. Może być. Może być, może być, może być, ale... Jeszcze jedna legenda! Jest to błyszczący sans. To jest nieprawdopodobne. Mafet. Ja jego. Dziewięć paczek, trzy legendy. To jest aż niecie, a to jest aż niesamowite. Tutaj tam było coś interesującego, coś słabego, coś pożyczonego. Tutaj jeszcze zagubionego dzieciaka mamy. Coś ciekawego, coś interesującego, coś do zblokowania, coś co zdastowania za dwie. Karty DT, za dwa fragmenty DT, pudełko, trumnę, jeszcze raz zagubiony dzieciak. Będzie pyłu, żeby sobie tworzyć błyszczące talie. Na pewno biorę to pod uwagę. Terminacja, był wcześniej Oni. Tutaj trochę śmiecia. Błyszczące nasiona mostu. Większy pies. Błyszczący echo kwiat. Mamy klonowanie. Ognista, trumienka. Furiat, błyszczący prom. Zawsze każdy takie to jest 4. Każda błyszcząca karta to jest co najmniej 40 pyłu oszczędności. Jak na przykład tutaj w przypadku błyszczącej rezurekcji. Coś ciekawego, coś interesującego. Paradoksalnie Metatonex! Więc jest już czwarta legenda w tym openingu. Jest Bob, błyszczący tatuś szlamowy. Śnieżny puch. Scepter kontra scepter, dwóch najbardziej. To jest odnośnie poradnika, który będę robił po tym openingu i jeszcze w tym samym odcinku. Tutaj mamy układy, zimne zimy, tam było trochę śmiecia, coś ciekawego, coś nieciekawego, coś problematycznego. Jako, że robię to na swoim głównym koncie, mam tam karę, więc mogę sobie zrobić deck, o którym chcę tutaj opowiedzieć. Czyli DT Stall. Tutaj była Alfis, Czasomierz, Bunkier. Dwa epiki. Błyszczące przedłużenie!
jest warte tyle samo, co niebłyszcząca legenda. Błyszcząca karta epicka jest warta tyle samo, co niebłyszcząca legenda i to warto sobie zapamiętać. Recepcjonista trzeci. Co tam dalej ciekawego? Co tam dalej? Piąta legenda! Jest to jeszcze raz Metaton X! Pięć legend już padło. Pięć legend padło. A to jest tylko 95 paczek. Ostatnie marzenie. Nowa nadzieja, ale marzenie ostatnie. Kolejna epicka. Jest Haron. Czy będzie mocny finish? W ciągu jednej z ostatnich 20 paczek? Echo ryba. Echo ryba. Echo ryba. Burza śnieżna. I otwieramy sobie aktualnie furę śmiecia. Coś jeszcze? Jeszcze jedna legenda. Jest to trzeci raz Metaton X! What the fuck? What the fuck? To jest aż nieprawdopodobne. Jest Goner. Hiper śmierć Robert Gonera. No i mamy praktycznie wszystko, co trzeba do pełnego stola. No jeszcze co? Siódma legenda. W tym openingu jest to Muffet. Sam nie wierzę w to, co widzę. Burza śnieżna. Alfis. I ostatnia paczka. Nul. Siedem legend w 95 paczkach. To jest... To jest szalone. 8310 pyłu, a nie otworzyłem nawet 100 paczek. Coś ciekawego? Coś interesującego? Muffet, 3 razy Metaton X, Muffet. Wyciągnął mi się, tak naprawdę, nie złapał, nie wyłapał jak wyciągnąłem adeka błyszczącego Sansa. No ale dobra, do rzeczy. DT Stall. Tutaj mamy deck Bombermana, którego używaliśmy do tej pory. Natomiast tutaj będziemy, przerzucimy się na Stola. Stol jest bardzo twardym dekiem, którego można zbudować jedynie na talii determinacji. Więc robimy sobie układ obowiązkowy pod to. Zaczynamy od szkieletu. Od szkieletu związanego z budową tego typu talii.
Dwa. Coś jeszcze było. Tego jestem prawie całkowicie pewien. Stol, wola walki. Dwa razy nóż. Raz nóż, rezurekcja. W każdym bądź razie to jest spokojnie uproszczone. Szkielet składa się z 13 kart. Jest oczywiście Kara, dwa razy Goner, Asgore, trzy razy ten sam los i trzy razy Myciła i trzy razy Fontanna MTT. Reszta według inwencji twórczej. Oczywiście AD, błyszczący. Szlachta się bawi, na koszta nie patrzy. Do stola może jeszcze jakiś papyrus? Nie papyrus. Robot 98, kosztu 10, a okładu 98, co jest szalone. Gerson. Dwa rezurekcja, dwa razy Styrena. Mystery HD pojawił się w grze. Co ja jeszcze mogę tu wrzucić? Pytanie co? My tam mamy. Błyszczący Sans Mafet, 3 razy X i Mafet. Profikara. O, D1. Tutaj pod Krutite pytał się o to. Wyciągnąłem. To jest po prostu aktualnie ten wynik. 95 paczek, 7 legend. To będzie się przewijało przez cały koniec. Przez cały odcinek. Dobra, 22. Do tego AD. To jest 14. W zasadzie skoro mam ostatnią nadzieję i nóż, to rzeczywiście mogę sobie wrzucić Kasdain. Sans będzie stakował UCP aż do 1000. A ja potrzebuję dwie karty. Każda musi czemuś służyć. Skoro mam wolę walki, to dlaczego by nie... Chociażby recepcjonisty trzeciego. Pierwsza detka. Tak, 8 odcinek. I legendarny krzyk Kary. Bo to była Kara. 125 level. Mystery. Pierwszą detkę zdobył na 200, aktualnie ma już 300. paczek z 7 legendami. No dobra, możemy spróbować sobie. Ryzykuje dużo, ale kto nie ryzykuje, ten nie zyskuje. Oczywiście w tym przypadku do stala konieczne są dwa artefakty. Artefakty własności i zdrowia.
No, tutaj się będzie Windows Vista włączał. Swoją drogą, szósty poziom już i 4. Dobra, jeszcze jeden, jeszcze raz rzut oka na moją, na mojego stola. Który ma to, co chyba mieć powinien, zwłaszcza z fontanną MTT, myciem, Gersonem, Kasdain, Asgorem, dwoma gonerami i oczywiście karą. Własność, zdrowie, jedziemy. Poszukajmy sobie stala. Sobie wycofać. Wykopiował mi ADK. Ichi. Zobaczymy, co ciekawego zrobi. A, mura, wchodzi w raszowanie. O, jaki pech. Jaki pech. No dobra. Robię tymczasowego zapychacza, żeby wziąć trochę fan, bo koleś mi tutaj zaczyna troszeczkę suczyć. Ewentualnie po prostu dojadę syndromem niedopchnięcia. I wrzucę mu Undyne. Klasyczną Undyne, taką Kasdain, co? Skażenie, terminacja. Nie ma umiaru, nie ma umiaru, tyle tylko powiem. Dobra, wykończył mi. Oto wstrenę. Pierwszy mały holokaust. Ten jeszcze lodziarza mi pcha. Ten mi jeszcze lodziarza pcha. Co tam? Mura wygrał w sposób klasyczny. Pogorszenie. Z tym, że skoro zdobyłem Undyne, on już się leczy, po prostu krew może człowieka zalać. Jedyną metodą, jaką mogę w tej sytuacji zagrać, to jest zrobić tak i wycofać Undyne. Jeżeli się zdecyduje na żarcie, a to zrobi, 6, postępowanie póławaryjne. Dobrze policzyłem?
Chyba tak. Jednak źle policzyłem. Drugi mały holokaust. To był podstawowy. Nie to. Podstawowy seciak związany ze stolem. Kto tam ma? Trzyma swojego, a Fluffy Kara też gra stolem. Teraz pytanie, co on zrobi. Chce cisnąć. Karmelek. Łapka ognista. Układ podwójny. Chociaż w zasadzie nie powinno się takim grać. A terminację. Skażenie. Mam złe przeczucia. Chyba, że ukarni. Lubię. Mogłem zakończyć to już w tym ruchu, ale może mi się uda założyć karniaczka, jeżeli nic nie zrobi ciekawego. W zasadzie ten ruch może być pierwszym i ostatnim. Terminacja! Czy coś jeszcze ma? Metaton Neo! Wygrałem! Mogę nawet zrobić coś takiego. W takim przypadku byłoby to skrajnie nieodpowiedzialne, ale... Słowo się rzekło, szczurek u płota. I blokada nie, 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 może to nie, nie, emocje, ale poddał się. Niehonorowo. Zdezerterował. Jestem w A3. No i... W zasadzie mogę powiedzieć, że DT Stall zadziałał. I to naprawdę dobrze zadziałał. Oczywiście w praniu wyjdą jeszcze kolejne działania, ale naprawdę skorupa. Ta stricte skorupa. Związana ze stolem. To jest są... To się składa z 13, 14, 15 kart, które trzeba mieć w takiej sytuacji koniecznie w talii. Kara, dwa razy Goner, Asgore, trzy razy ten sam los. Trzy razy Meciua, trzy razy Fontanna MTT. To jest 3, 6, 9, 10, 13 kart. Reszta wedle uznania. Tak wygląda DT Stall. Jedyny warunek jest w tym przypadku bezwzględny. DT Stall musi zawierać karę z przyczyn, które widzieliśmy wtedy. Nie wrzuca kary, bo ma drugie życie. Ma 2 HP. Co tam? Pchamy. Pchamy. Ale ten może ukarnieć, ewentualnie dać jakąś undyne. I oczywiście trzasnąć po ryju. Trzepnąć undyne. Czy koleś, czy kara zrobi mały holokaust? Mały holokaust był. Za pomocą Gonera.
No dobra. Mystery aktualnie siedzi bezpiecznie na poziomie R3. Pudło. To już wiem, czego zapomniałem. Już wiem, czego zapomniałem. Zapomniałem dać pudełka. Ale robimy to później. Jak tak patrzę, mystery, nie ma kary w talii. Może być problem. Tutaj jeszcze jedno pchanie w gardło, tym razem przy użyciu endogenika. Ucztujemy i... Robert Gonera po raz drugi. Żniwiarz Toriel musiał. Musiał. Tylko oczywiście jeszcze pudełko. I widać, jak silny jest stol. No dobra. To już jest... Tak. To jest już ustalone. Dicky Stoll jest najsilniejszym typem talii w grze, jeżeli tylko umiejętnie się go układa i wykorzystuje. I to już mogę wam powiedzieć całkowicie wprost. Ja już się z wami będę żegnał. Mówił do was Daxibon. Trzymajcie się. Na razie. No i cześć. Ha ha ha!